Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tańszych dronach, tej półce cenowej pomiędzy $100 a $200. To jest półka, gdzie można znaleźć już naprawdę fajne egzemplarze i gdzie można mieć kupę zabawy, kupę fajnego czasu spędzić z dronem i jednocześnie dużo się nauczyć. Nie każdy musi mieć od razu drona DJI, który kosztuje 5, 4, 3 tysiące. Mogą to być sztuki o jeden rząd mniejsze, czyli na przykład 300 zł, 500, 800 w zależności od tego, ile mamy baterii, ile mamy, czy mamy jakieś dodatkowe akcesoria, na przykład torbę do przenoszenia drona i tak dalej, i tak dalej. Przygotowując to zestawienie dla Was, kierowałem się własnymi doświadczeniami, dlatego że w zeszłym roku latałem 20 różnymi dronami, ale także pewne założenia musiałem przyjąć. Te założenia to m.in. cena od 100 do $200, czyli mniej więcej od 400 do 800-900 zł, w zależności oczywiście od sprzętu te ceny się wahają. Następna sprawa to jest wyposażenie w GPS, żeby każdy z tych dronów miał GPS. Niektóre z nich mają też możliwość wyłączenia, czyli ćwiczenia w trybie ATTI, bez GPS-u, tylko wtedy dron utrzymuje nam na przykład wysokość, możemy wtedy fajnie poćwiczyć. Kolejna sprawa to są silniki, dobra jakość wykonania, markowy sprzęt, który jest lubiany, powszechny, czyli nie egzemplarze, które zdarzają nam się jeden raz, tylko naprawdę egzemplarze, które są produkowane na dużą skalę, są sprawdzane, mają dużo referencji, a też wieloma z nich latałem, praktycznie niemal wszystkimi dronami latałem. Te marki, o których mówię tutaj, właściwie są cztery marki główne, które można wyróżnić. Pierwsza, najlepsza jakościowa, to jest SJRC, druga JJRC, trzecia to jest MBAX, a czwarta Ishin. Oczywiście wiele z tych egzemplarzy, jak popatrzycie, co jest ciekawe, one się powtarzają, to znaczy, że jeden egzemplarz, na przykład dany dron, może być markowany czy brandowany przez kilka firm, tak jak właśnie SJRC, czy JJRC, czy Ishin, ale to jest normalne, dlatego że ten rynek mamy na tyle zróżnicowany, że właśnie takie rzeczy się zdarzają, na przykład MBAX bardzo często się zdarza. Więc dobrze, przejdźmy w takim razie do zestawienia i opowiem Wam, jakie są moje typowania. Pierwszy dron, który kosztuje $96 na tę chwilę, to jest SJRC Z5. Bardzo fajny dron z rozkładanymi ramionami, który nie waży dużo, bo około 250 gramów. Ja nim latałem i ćwiczyłem sobie też w trybie ATTI, pamiętam. Przypadł mi do serca ten dron i naprawdę ciężko mi było się z nim rozstać, ale fantastyczny. Jest to właśnie dron, który ma kamerę bez gimbala, bo z reguły tego typu drony nie mają gimbala, tylko kamera jest na stałe, tak jak montowana w tym Ishinku. I jest to kamera 1080, on jest sprzedawany w zestawach 1, 3 lub 2 baterie, najczęściej Full HD. Czas lotu zwykle to jest około 15 minut i zasięg tego typu dronów to mniej więcej 200-300 metrów, czyli nie latamy takimi dronami daleko, tylko ćwiczymy sobie w pobliżu. I zwykle te drony, słuchajcie, jeszcze mają kilka takich cech podstawowych. Jeżeli na przykład mają słabą baterię i patrzycie, że ten czas lotu wynosi około 15 minut, warto sobie dokupić przynajmniej 1-2 akumulatory dodatkowe. I druga sprawa, ćwiczymy blisko. Ćwiczymy blisko w trybie ATTI po to, żeby te pierwsze kroki zrobić, żeby przyzwyczajać się. To nie są drony, którymi się lata nie wiadomo jak daleko, bo to nie jest Mavic, czy to nie jest Hubsan, którym możemy, Zino, którym możemy osiągnąć nawet kilkaset metrów czy więcej. Słuchajcie, zwykle tymi dronami latamy na bliskie odległości, czyli około 200-300 metrów, z tego względu, że one mają po prostu Wi-Fi i mają swoją aplikację, czyli sterujemy z kontrolera, ale podgląd jest bezpośrednio przesyłany na telefon, więc wiadomo, że ten podgląd nie będzie aż taki daleki, jakbyśmy mogli sobie życzyć. Niemniej jednak można fajnie poćwiczyć i to są świetne drony. Więc pierwszy z nich to jest właśnie ta Z5, jeden z moich ulubionych dronów i naprawdę Wam go polecam. Drugim z dronem, którym można polecić, on jest podobny do JJRC X8, do Citusa, nazywa się MJX B2C Bugs, nie wiem kto tak nazwał, ale
Dokładnie, tak się nazywa. I on odróżnia się od Z5 tym, że ma ramiona stałe, ale dzięki temu jest bardzo odporny na tak zwane krety, czyli na kolizje, na crashe tak zwane. Ma też GPS oczywiście, kamerę 1080, występuje w różnych wersjach. Teraz jest jego wyprzedaż, kiedy nagrywam ten materiał i on kosztuje $102. Oczywiście ta cena się bardzo waha i tutaj trzeba być świadomym. Jego mocne strony to jest też to, że ma bezszczotkowe silniki, bateria 1080 mAh, dwucelowa bateria i lata trochę dalej, bo mniej więcej nawet 1000 metrów, tak podaje producent, natomiast ja w to nie za bardzo wierzę, no ale okej. Okay. I czas lotu do 18 minut, 15 do 18 minut to jest to. Uważam, że tego typu drony warto nawet, jeżeli ktoś ma już Mavica, warto mieć dodatkowy taki dron, dlatego że można takim dronem na przykład, słuchajcie, podpiąć kamerkę GoPro do takiego Baxa. Albo zrobić trochę doświadczeń innych, na przykład kamerę 360 stopni. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie latać zbyt daleko, bo można stracić zasięg i też nie odnajdzie się takiego drona, żeby nie stracić kamery, na przykład 360. Ale takie rzeczy można zrobić i niekoniecznie taka kamerka zabawkowa, ta poglądowa jest ograniczeniem, bo ona może być też waszym sojusznikiem. To jest tylko podgląd, a de facto nagrywacie na jakąś inną kamerę, która jest zamocowana na samym kopterze i macie w tym momencie wymienną optykę. Bardzo ciekawa sprawa. W każdym razie ten dron też jest świetny do ćwiczeń. Kolejna propozycja już z wyższej półki, nieco wyższej, to jest SJRC F11. Fantastyczny dron, bardzo chwalony za czas lotu, za bardzo solidny lot. Można nim poćwiczyć niemal jak Maviciem. Oczywiście optyka jest słabsza, ale ma też mocniejsze strony, takie jak dłuższy lot, 25 minut, kamera 1080, czyli Full HD. Do tego ten zasięg to jest mniej więcej 400, podają 300, 400, 500 metrów nawet. Ja bym był raczej tutaj skłonny te mniejsze wartości. Masa tego drona 450 gramów, także widzicie, że one też nie ważą specjalnie dużo. Na przykład ten Ishin, którego tutaj mam, waży około 300 gramów. One są stosunkowo lekkie. Na pewno jest lżejszy ten Ishin od Mavic Air, ale widać, że to są jednostki zwykle lżejsze, prawda? Niekoniecznie ważą tak dużo jak, nie wiem, Mavic 2. Więc pod tym względem można je stosować nawet jeszcze przez cały ten rok 2020 bez świadectwa kwalifikacji, w każdych warunkach, w każdym terenie. Oczywiście poza strefami i tak dalej, legalnie przestrzegamy przepisów i nie robimy żadnych rzeczy, które są niezgodne z prawem, prawda? Kolejny dron, który jest bardzo też ciekawy, to jest JJRC X11. Słuchajcie, kamerę ma 2K, czyli już trochę lepszą niż Full HD. 20 minut lotu i rozkładane ramiona, tak jak poprzedni, ta F11 miała rozkładane ramiona. Jest to dron o tyle ciekawy, że jest trochę podobny do SJRC, ale ma też całkiem mocne swoje strony. 20 minut lotu, uważam, to jest całkiem niezły czas. Podają, że można mieć zasięg z kontrolera do 1,5 km, ale trzeba pamiętać, że zasięg Wi-Fi jest jednak trochę słabszy. W wielu z tych dronów, właściwie wszystkich, mamy slot na kartę, więc możemy nagrać nie tylko poprzez aplikację, ale możemy też nagrać na kartę micro SD swoje nagrania czy swoje fotografie. A trzeba pamiętać, że słuchajcie, tego typu dronami zwykle ćwiczymy. To nie są drony, gdzie osiągniemy mega jakość, bo one kosztują, nie wiem, 400 do 800 zł, więc nie osiągniemy tu mega jakości fotograficznej czy wideo. Bardziej polatamy, pobawimy się z dzieciakami i takiego drona możecie zostawić dziecku. Już jak ktoś wydał na przykład 4 czy 3-4 tysiące na Mavic Air, to już będzie trochę trudniej zostawić dziecku na cały dzień takiego drona. A jak ktoś wydał 300 zł, można go powierzyć, można pożyczyć koledze, można kupić na spółkę z kolegą i tak dalej. I taki dron już nie jest takim obciążeniem psychicznym. Nawet jak się coś stanie, te części są tanie i one są dostępne. Można sobie czy na Banggood, czy na AliExpressie dokupić poszczególne części, czy to śmigła, czy silnik, czy inne podzespoły, czy obudowę, i to wszystko kosztuje naprawdę grosze. Dodatkowa bateria to jest koszt, powiedzmy tutaj, 50 zł właśnie za taki pakiet, a jeżeli mówimy o DJI, to jest o rząd wielkości więcej. Na przykład do Mavica 2 kosztuje to 500 zł, więc widzimy, że to jest w ogóle
inny przedział cenowy. Jeżeli są ludzie, którzy wybierają te drony z tego względu właśnie tę tańszą półkę, z tego względu, że nie mają przekonania, czy drony są dla nich, czy znajdą czas, czy znajdą zamiłowanie, czy ich to wciągnie. I dlatego taki etap, ten podstawowy, pierwszy też jest bardzo, no myślę, że potrzebny. I nawet takiego drona jak się kupi, nie straci się na nim za bardzo, bo można go albo sprzedać jako używany za 100 czy za 150 taniej, albo po prostu komuś podarować na przy danej okazji. Słuchajcie, dobra, i ostatni dron w dzisiejszym zestawieniu, dlatego że zrobiłem mniejsze zestawienie, ale za to bardziej esencjonalne, to są te sztuki, które naprawdę mogę polecić. Ten najlepszy dron, on jest stosunkowo nowy, to jest MJX Bugs 5W. Bardzo fajny dron, kapitalny, ma kamerę 4K, bezszczotkowe silniki. To jest wersja, która już była wcześniej bodajże przez JJRC albo SJRC jako X5, tak, jako JJR Pro nawet X5. On jest nieco podrasowanym modelem i naprawdę jest to wersja, można powiedzieć, no, mocna. Ma lepsze silniki niż poprzedni dron. Dystans około 600 metrów, natomiast czas lotu 20 minut. Jego kamera to jest kamera najwyższej rozdzielczości z całego zestawienia, 4K. Oczywiście trzeba pamiętać, że to nadal jest jakość zabawkowa, że to jest duży kąt widzenia, szeroki kąt widzenia, bo na przykład w Mavicach, w dronach DJI mamy zwykle około 80 stopni, to pole widzenia 74, powiedzmy 80, a tutaj zwykle mamy dużo szersze to pole widzenia, na przykład 100 stopni, 120, więc widzimy, że ten obraz będzie nam oczywiście ulegał deformacji, to jest bardziej obraz szerokokątny, ale na tym to polega. I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o naszego drona, który się nazywa MJX Bugs, można powiedzieć, że on ma pojemność, słuchajcie, baterii 1800 mAh, bateria dwucelowa, długo się ładują też i to trzeba wiedzieć, bo czasami ładują się te pakiety po 4-5 godzin, one są ładowane zwykle niskim prądem i tutaj musimy też mieć to na uwadze, że faktycznie niewielkim prądem się ładują, dlatego ładują się długo. Słuchajcie, kończąc, mogę powiedzieć tak, jest więcej oczywiście modeli, które można polecić. Zobaczcie listę, moją playlistę Tanie Drony do Nauki. Jest też przegląd z tam poprzedniego roku, gdzie jest trochę więcej egzemplarzy, między innymi jest tam Ishin, dwa modele Ishin, 511 i 520. Warto też tymi modelami się zainteresować. Ja pod filmem w opisie zrobię też zestawienie dla Was, żebyście mieli link do danych produktów, żebyście widzieli te modele fizycznie i mogli sobie je wyświetlić. Bardzo dziękuję, słuchajcie, za uwagę. No i co, życzę przede wszystkim fajnego sezonu, dużo udanego latania, fajnych chwil, dużo wrażeń, treningów w trybie ATI. Zachęcam Was też do twórczych projektów, czyli na przykład noszenie jakiejś małej kamerki wraz z dronem. Każda kraksa tutaj to na pewno nie boli tak w tych tańszych dronach, jak w dronach DJI, gdzie kraksa może nas kosztować nawet parę tysięcy złotych albo zgubienie drona. Tu jest zupełnie inaczej. Trzeba brać pod uwagę tylko, że zasięg jest na pewno mniejszy, żeby nie szaleć i spokojnie poćwiczyć sobie właśnie takim tańszym dronem. Życzę Wam dużo frajdy, dużo fajnego czasu i pozdrawiam, no i zapraszamy już na kolejne epizody. Jutro mamy kolejny live i tak dzień za dniem życie toczy się dalej. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!